Witam Państwa w sobotnie popołudnie w trzaskającym mrozie z Warszawy, z manifestacji KODU, czyli Komitetu Obrony Demokracji. Jest tutaj, z tego co widzę, około kilkanaście tysięcy ludzi, przynajmniej tak sądzę po tym hałasie, po flagach gdzieś tam daleko, bo tutaj z poziomu ulicy trudno to do końca stwierdzić. Ma manifestacja pod hasłem sprzeciwu wobec tak zwanej ustawie inwigilacyjnej, która daje służbom dosyć szerokie prawa, jeżeli chodzi o wgląd w nasze dane internetowe. Chociaż jeśli chodzi o oficjalne przemówienia, trzeba powiedzieć, że tylko w przemówieniu Tomasza Piątka, publicysty, pisarza, ten wątek się pojawił. On mówił: uważajcie, bo naprawdę mnóstwo ludzi będzie mogło te nasze dane oglądać. Nawet użył takiego stwierdzenia, że funkcjonariusz będzie mógł zlecić taki wgląd w nasze dane nawet własnej ciotce. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie, tu już jak widzimy, ten tłum rusza. Mam nadzieję, że zbyt dużo osób nie będzie przychodziło przed naszą kamerą. O właśnie, jak widzimy, mnóstwo ludzi, te kilkanaście tysięcy teraz dopiero widać. Ciekawe przemówienie tak zwanego młodego koru, jak śmiał się Henryk Wujec, który w tym korze, w Komitecie Obrony Robotników uczestniczył. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować za to, że przyszli w obronie tych samych wartości, o które my kiedyś wystąpiliśmy dawno temu, 40 lat temu, a niektórzy nawet wcześniej. I chociaż wydawało się to wtedy beznadziejne, to jednak dużo osiągnęliśmy i na pewno tu też osiągniemy wiele. Generalnie dużo pozytywu, dużo takiej dobrej, pozytywnej energii. Teraz, nie wiem, czy Państwo to słyszą, piosenka "Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie". Też bardzo ciekawy moment podczas tej manifestacji. Jeszcze na poprzedniej manifestacji jej uczestnicy tutaj śpiewali modlitwę o wschodzie słońca Przemysława Gitrowskiego, jednak spadkobiercy artysty sprzeciwili się temu. Tym razem nie można było jej zaśpiewać, ale wszyscy to wyrecytowali, to też miało swój wydźwięk. A zatem Warszawa, kilkanaście tysięcy ludzi niezrażonych 10-stopniowym mrozem. Ja się nazywam Marcin Wyrwał. Dziękuję.